Na razie poziom wody w rzekach w powiecie świdnickim nie przekroczył stanów alarmowych. To jednak może się niedługo zmienić. Według prognoz nadal będzie padał deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przewiduje, że w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Widawy, Ślęzy, Oławy i Bystrzycy prognozowane są wzrosty wody powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany alarmowe, w niektórych miejscach nawet o 150 cm. Wydział Zarządzania Kryzysowego w powiecie świdnickim na bieżąco monitoruje stan rzek i potoków na terenie powiatu. Obecnie na rzece Pełcznica został przekroczony stan ostrzegawczy, ale sytuacja jest stabilna. Najgorzej jest w okolicach Kamiennej Góry oraz gminach Lubawka i Marciszów, a także w niektórych miejscowościach powiatu wałbrzyskiego. Podtopionych zostało tam kilkanaście gospodarstw.